Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. A komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet. Tomasz Smokowski i siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. No i strata, nie mają piłki. Calvert-Lewin. Ndidi. Może być zaraz groźnie. Czy to wykorzysta? Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Za chwilę ponownie wznowią z narożnika boiska. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Zbyt czytelne dośrodkowanie, bądźmy szczerzy. Thomas Müller. Prasa pełna informacji o tym zawodniku. Zobaczymy, jak się zaprezentuje. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bezradni. Thomas Müller. Juniors przesuwają się z piłką wyżej. Mają okazję wyprowadzić. I już mamy bramkę. Otwiera wynik. Spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Obronił, ale piłka w grze. Takie podanie nie miało szansy dojść. Kiedy myślę o tym, co przed chwilą pokazał bramkarz, wciąż przecieram oczy ze zdumienia. Bądź co bądź, to była interwencja na najwyższym poziomie. No i co? Zamiast posiadania strata. Calvert-Lewin. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Czy wykorzysta tę okazję? To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili, mogą zaatakować. Piłka poza boiskiem, out. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Ależ widzimy teraz kunszt w defensywie. Brawo! No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Nie popisał się obrońca. Łatwo dał się minąć. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. No, ten faul może się skończyć żółtą kartką, bo przerwał tutaj groźny atak. No, powiem ci, że sędzia podejmuje teraz kontrowersyjną decyzję.
Taki faul zasługuje oczywiście na kartkę, tyle tylko, że mogła to być od razu kartka czerwona. To był taktyczny faul, obliczony na zatrzymanie niebezpiecznej szarży na bramkę, a przepisy są w tej kwestii jasne i przewidują za takie numery natychmiastowe odesłanie do szatni, ale może sędzia wie, co robi. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Przewinienie, sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny. No tak, tu nie było się nad czym namyślać. Sędzia sięga po czerwoną kartkę. Przepisy w tej kwestii są jasne. Zawodnik byłby sam na sam z bramką. Takie faule muszą skutkować wykluczeniem. Jeśli to strzelą, zyskają większą przewagę w tym meczu. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. No to mamy 2-0. Kombinacyjna gra w ataku Juniors. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Musi teraz bardzo uważać. Wysoki pressing i odbiór piłki może być groźnie. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Rice. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Docenimy obrońcę, naprawdę. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy. Zaraz, przerwę, bo jest groźnie. Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. I teraz piłka w rękach bramkarza. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. I gol! Rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Jest! Kolejna bramka! Powiększają przewagę do 4 goli.